Wyjątkowe święto zorganizowali mieszkańcy Sztabina. Z okazji dożynek diecezjalnych w całej miejscowości stanęły wykonane ze słomy barwne kukły i wieńce. Są widoczne dosłownie na każdym kroku. W takiej scenerii w Sztabinie za tegoroczne plony dziękowali dziś rolnicy z całej diecezji ełckiej. Święto rozpoczęło się od procesji na boisko, gdzie odbyła się msza święta. Odprawił ją biskup Jerzy Mazur. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy całej diecezji, parlamentarzyści, samorządowcy, a przede wszystkim rolnicy, którym biskup dziękował za ciężką pracę na roli. Rolnik, zanim rozpocznie jakąkolwiek pracę, rozpoczyna od znaku krzyża, mówił biskup. Rolnik powołany przez Boga do tej służby współpracuje z nim. Wierzący rolnik, a tacy są prawie wszyscy rolnicy, zanim rozpocznie jakąkolwiek pracę, rozpoczyna od znaku krzyża. Biskup nawiązał też do zbliżających się wyborów samorządowych i parlamentarnych. Trzeba wybrać ludzi, którzy będą rozumieli rolnika i czynić wszystko, by otrzymywał godne wynagrodzenie za swoją pracę, mówił. Dzisiaj trzeba wspólnie zastanowić się, co uczynić, aby wybrać takich ludzi do rządu, parlamentu i na stanowiska samorządowe, którzy będą rozumieć rolnika i czynić wszystko, by rolnik otrzymywał godne wynagrodzenie za pracę na roli, by był rynek zbytu na produkty rolne. Trzeba wybrać ludzi sumienia, którzy szanują godność człowieka, są obrońcami życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Po nabożeństwie odbyła się agapa, podczas której księża łamali się z wiernymi chlebem. Nie zabrakło też innych atrakcji. Były stoiska, na których można było skosztować tradycyjnych potraw. Dużym wzięciem cieszyły się kartacze, grochówka i wędliny. No żywność związkowa, ta co wyprodukowali w tym roku, grochówka, kartacze, ciasta, no wędliny, wszystko pyszne, już grochówki próbowałem. No, a do kartaczy jeszcze nie damy rady się dostać. No. Wszystko ładne, po prostu wyszykowane tak, no, tak jak powinno być. No. Można być dumnym, co? Można być dumnym, trzeba być zadowolonym z tego, że tu właśnie te dożynki tu odbyły się. Podobają nam się przy drodze te dekoracje, nie? Sztabin stanął na wysokości zadania, naprawdę. Jadąc po drodze i sprzed, nie, widać. Można po tych belach dojechać bez pytania. Nie zabrakło oczywiście rozmów o tegorocznych plonach. Pogoda dopisała, zbiory są dobre, ale rolnicy narzekają trochę na ceny skupu. Zbiór jest dobry, a cena jest mała. Trochę nam tutaj ze strony wschodniej tam nie wyszło tak jak trzeba. No i to się opiera na tym wszystkim, że takie ceny mamy, jakie mamy. Musimy być zadowoleni i wszystko. No, innego wyjścia nie mamy. Co my będziemy niezadowoleni? No, do czego? U nas trzeba powiedzieć, że na Suwalszczyźnie to nam ten rok to super. Tu ani pogoda nam nie dała, przepraszam za wyrażenie, w pupę, ani nic. No było ciepło, kiedy miało być. Był deszcz, kiedy miał być. Było u nas wszystko. Odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Oceniano w kilku kategoriach. Powody do dumy mieli m.in. Irena i Tadeusz Iwanowscy, przedstawiciele parafii w Szczecinkach, którzy wygrali w kategorii wieńce z elementami pobożności maryjnej, a także uczniowie i Jan Orłowski, dyrektor zespołu szkół w Dowspudzie, którzy cieszyli się z drugiego miejsca wśród wieńców dowolnych. Kilka dni pracy, nie? Wysiłek wszystkich parafian. No i wyszło to, co wyszło, nie? No i sukces był chyba gwarantowany. Pomysły to były wspólne księdza proboszcza i nasz. Wieniec z elementami pobożności maryjnej. To rzeczywiście wieniec wykonany przez naszą młodzież. Wykonywany był bodajże przez cały tydzień. Elementy, jak widzimy tutaj, wszystko tradycyjne. Dziękuję młodzieży, że taki piękny wieniec pod kierunkiem mojej pani profesor Barbary Sidor został wykonany. Swojej wdzięczności dla mieszkańców Sztabina nie ukrywał wójt Tadeusz Drągiewicz. Intensywne przygotowania trwały kilka dni, a efekt spodobał się chyba wszystkim gościom, powiedział wójt. Cała parafia brała w tym udział. Od kilku dni przygotowywaliśmy sztabin, boisko i w terenie mieszkańcy też szykowali przyjęcie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się włączyli w przygotowanie tych dożynek, szczególnie dla proboszcza, który też subowem zachęcił mieszkańców do tego, żeby wszyscy się włączyli. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Biskup Jerzy Mazur ogłosił, że za rok dożynki diecezjalne odbędą się w Kalinowie.